Kim.com, szef zamkniętego przed rokiem portalu Mega Upload, uruchomił nowy serwis darmowej wymiany plików. Serwis ten nosi nazwę Mega i jest kontynuacją Mega Upload. W ciągu kilku godzin od uruchomienia serwisu zarejestrowało się w nim 250 tysięcy osób. Kim.com podkreśla, że portal jest legalny i przypomina inne serwisy umożliwiające przechowywanie plików. Poprzedni portal .com, Mega Upload, zamknięto w związku z zarzutami, że umożliwiał nielegalną wymianę plików multimedialnych chronionych prawami autorskimi. Amerykanie domagają się ekstradycji .com. Kim.com przebywa teraz w Nowej Zelandii, zwolniony z aresztu.